chciałabym powiedzieć, tak przyszła mi taka myśl, żeby powiedzieć parę słów o decydowaniu. Jakiś czas temu miałam taki czas w moim życiu, że trochę zorientowałam się, że w pewnym sensie zaczęłam żyć jak świat. I zrozumiałam, że w tamtym okresie czasu zrozumiałam, że wszystko tak naprawdę, w czym mamy w cudzysłowie żyć, to trzeba wybrać, że to trzeba zdecydować, że tak się chce. Ja w tamtym okresie czasu zdecydowałam, że ja chcę żyć z Bogiem, bo zrozumiałam, że to, że ja narodziłam się na nowo, to, że ja jestem w kościele przebudzeniowym, jeszcze nie równa się temu, że ja mam w swoim sercu decyzję, że ja chcę realnie każdego dnia żyć z Bogiem. I zrozumiałam, że trzeba zdecydować. I zdecydowałam, że chcę żyć z Bogiem. Zrozumiałam, że trzeba się zdecydować na to, że jest się częścią Kościoła Przebudzeniowego. I zdecydowałam się na to. I wreszcie zrozumiałam, że trzeba się zdecydować na drogę, którą proponuje nam Artur. Wiecie, ja w ogóle zrozumiałam, że ta droga jest taka nijaka trochę, szczerze mówiąc, w porównaniu do tego, czego chciałby dzisiaj Kościół. Dlatego, że wiecie, Artur proponuje nam drogę, w której po prostu będziemy szczęśliwymi ludźmi, spełnionymi, jednocześnie szerząc całymi sobą Królestwo Boże. A to nie jest to, czego pragną dzisiejsi chrześcijanie. Zastanów się dzisiaj nad tym. Wybierz tę drogę. Ta droga wbrew pozorom jest najlepsza z możliwych i jedyna prawdziwa. Cokolwiek chcesz robić w swoim życiu, jakąkolwiek prawdę do swojego życia chcesz wprowadzić, to musisz się na to zdecydować. Musisz podjąć decyzję, że ty to wybierasz. Amen. Amen.